Wasze Ekscelencje, czcigodni ojcowie, szanowni państwo, panie przewodniczący. Ja pojawiłem się tutaj z komputerem, dlatego że tak naprawdę mam prezentację przed sobą, ponieważ uważałem, że pokazanie pewnej mapy podziału terytorialnego no nie da się wyobrazić często, ale jak jest, skorzystam z tego w inny sposób, próbując przedstawić państwu w zasadzie podstawowe kwestie, które nie są marginalnymi kwestiami, dlatego że one były jednym z istotnych problemów, które sprowadzały do konfliktu pomiędzy państwem i instytucją Kościoła przez całe 20 lat. Zacząłbym od tego, w jaki sposób należałoby postrzegać kwestię samej administracji, samej definicji, czym ona jest, żeby tak to niezmiernie skrócić. Można to postrzegać, czy podział administracyjny można postrzegać jako podział na mniejsze terytoria, ale po to, aby usprawnić działanie określonej instytucji. Struktura administracyjna Kościoła prowadzonego w Polsce nie kształtowała się wyłącznie pod wpływem przemian administracyjnych w kraju. Ja tutaj tylko chciałbym zaznaczyć, że wszystkie te argumenty, które pojawiły się w pierwszym referacie dotyczącym chociażby postanowień soborowych dotyczących granic, one się pojawiały też w listach metropolity Dionizego, kiedy mówił o kwestii podziału na diecezję, dlatego że kwestie postrzegania diecezji były tutaj bardzo istotnym elementem. Za moment do tej kwestii też troszeczkę przejdę. Podział, który się ukształtował, był takim klasycznym, który jak dzisiaj widzimy, podziałem na diecezje, dekanaty i parafie, co nie było rzeczą oczywistą, dlatego że chociażby w ówczesnym kościele bułgarskim był podział czterostopniowy, więc inaczej ukształtowany pod wpływem instytucji państwa tureckiego. Te rzeczy były zresztą badane, ale tutaj obowiązywała pewna tradycja lokalna. Kiedy mówimy o podziale terytorialnym, to trzeba sobie uświadomić, że pojawia się też kwestia takiej swoistej przynależności kanonicznej, czy też jurysdykcji nad określonymi obszarami. Rosyjski Kościół prawosławny posiadał swoje wpływy na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Postanowienia Soboru Wszechrosyjskiego Prawosławnego z 1917 roku mówiły o tym, że prawo do kształtowania diecezji ma wyłącznie Kościół. Problem jednak polegał jeszcze na innych kwestiach, mianowicie Sobór z 1918 roku dokonał podziału wewnątrz obszaru państwa rosyjskiego, wyodrębniając strukturę po części autonomiczną Kościół, który znajdował się, czy diecezje, które znajdowały się na terenie Ukrainy. To miało później przełożenie w dyskusji na temat autokefalii, do którego ośrodka zwracać się o to, żeby otrzymać autokefalię. W końcu pojawiły się cztery ośrodki w tych dyskusjach wewnętrznych, które potencjalnie można było brać pod uwagę. Tak naprawdę jeszcze więcej czasem w tych dyskusjach wewnętrznych były obecne. To był jeden z problemów, który się pojawił. Następny problem, który się pojawił, dotyczył innej, wydawałoby się, marginalnej kwestii. Otóż, jak wspomniałem, teren zaboru rosyjskiego był w miarę deklarownie opisany. Natomiast cerkwie prawosławne istniały nie tylko na terenie zaboru rosyjskiego, ale również na terenie zaboru austriackiego. I to jest przykładem kwestia sporu, który powstał na tle przynależności kanonicznej. Dlatego, że istniejąca jedyna w zasadzie parafia we Lwowie świętego Jerzego, ponieważ to była jedyna parafia, wszystkie inne, które istniały do tego czasu w XIX wieku, tak naprawdę były filiami tylko parafii lwowskiej, ona uważała, że jest częścią metropolii bukowińskiej i w zasadzie dopiero w 1925 roku metropolita bukowiński zrezygnował z prawa obsadzania duchownego we Lwowie. A spór o cerkiew lwowską pomiędzy rumuńskim kościołem prawosławnym a polskim kościołem prawosławnym trwała mniej więcej do 1935 roku, o kwestie majątkowe tutaj się kłócono, a zresztą nawet po tym 1925 roku, kiedy formalnie metropolita bukowiński zrezygnował z obsadzania duchownego, to też jeszcze mamy późniejsze przypadki, na przykład z 1928 roku, kiedy jeden z kapelanów 10 okręgu dowództwa okręga korpusu w Przemyślu powiedział, że jeśli pojedzie na urlop, to dopiero wtedy, kiedy metropolita Bukowiny udzielił mu zezwolenia na urlopowanie. Władze wojskowe oczywiście sprzeciwiły się zupełnie z innych powodów, takich administracyjnych. To pokazywało, że istnieje pewna kwestia dość istotna. Ona za moment się pojawi jeszcze przy innym elemencie, do którego pozwolę sobie powrócić. Podstawą w zasadzie kształtowania diecezji były parafie. Tylko była istotna kwestia, w jaki sposób należało je postrzegać. Dlatego, że polityka państwa
dążyło do tego, żeby ograniczyć ilość parafii. W zależności od tego, jak chciano to wytłumaczyć. Kiedy pojawiały się skargi wobec państwa, że państwo likwiduje parafię, to urzędnicy mówili, ale my tak naprawdę tylko chcemy je usprawnić, mówiąc o tym, że parafie mają liczyć co najmniej 3 tysiące, czasem 5 tysięcy. Kiedy chciano wydzielić parafię na terenie diecezji wileńskiej, to mówiono od 2 do 4 tysięcy. Jednocześnie prowadzono badania dotyczące innych cerkwi prawosławnych i z tych badań jednoznacznie wychodziło. Nie było żadnej cerkwi prawosławnej, w której liczba parafian przeciętnie przekraczałaby 1700 osób. Nawet w rumuńskiej cerkwi nie przekraczano takiej liczby. Czyli tak naprawdę chodziło o zupełnie inne cele. Jak spojrzymy sobie na te propozycje, które pojawiały się w latach 20., to niektóre parafie tak naprawdę miały być ograniczone niemal do granic gminy. W konsekwencji dzisiejsze trzy parafie miały być połączone w jedną, natomiast te dane, które tam się pojawiały, mimo statystyki prowadzonej, często były wątpliwe. To dotyczyło na przykład odległości do cerkwi parafialnej, liczby osób zamieszkujących we wsi, z różnych powodów. Tak na marginesie mówiąc, jak przeprowadzono weryfikację spisów z 1931 i 1921 roku, to okazało się, że zginęło około 2000 przysiłków na terenach wschodnich. Tak w wyniku badań wojskowych, biuro wojskowe statystyczne to wskazywało. Na przestrzeni różnego okresu czasu, tych 20 lat, liczba parafii się zmieniała. W 24 roku prawdopodobnie było około 858, w 34 991 i one zmalały. Natomiast wszystkie dane, które się pojawiały, czy one pojawiały się w statystykach cerkiewnych, czy pojawiały się w statystykach państwowych, urzędowych, nie do końca odzwierciedlały rzeczywistą liczbę parafii. Ja podam taki przykład. W Kaliszu przez okres międzywojenny zawsze funkcjonowały dwie parafie. A w żadnych statystykach nie pojawiały się, że była to tylko jedna parafia. Bo w końcu w latach 30., kiedy rozmawiano z metropolitą o wyznaczenie do Cerkwi Świętej Paraskiej pokrowy duchownego w stanicy ukraińskiej, no to chodziło o proboszcza tejże parafii. To był taki swoisty jeden z wielu ewenementów, który się pojawiał. Kształt parafii był kwestią taką dyskusyjną, która pojawiała się na przestrzeni całego 20 lat. Inna kwestia była regulacji prawnej, dlatego że my mówimy o początku państwa polskiego 1918 roku, ale to nie jest tak, to jest pewna symbolika, która się pojawia. I ona jest istotna od samego początku i w tych dyskusjach w 1919 roku są istotne, kiedy nawet władza administracyjna mówi w ten sposób. Do momentu, kiedy nie ukształtuje się granica państwowa, nie możemy jednoznacznie podjąć decyzji dotyczących kształtów poszczególnych obszarów. W konsekwencji jest to problem przeciągający się stosunkowo długi, bo jak wiemy, granica wschodnia ostatecznie zostanie zaakceptowana dopiero w 23 roku, w marcu 1923 roku, choć pewne decyzje już wcześniej będą pojawiały się. Instytucje, które są odpowiedzialne i zainteresowane kształtowaniem struktury administracyjnej, to w pierwszej kolejności Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, drugie do 22 roku to jest Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich, który odpowiadał za ten teren i ze względu na dyskusje z obszarami zagranicznymi MSZ. Trzy instytucje dyskutowały, jak ukształtować strukturę administracyjną cerkwi, niezależnie od tego, co sama cerkiew myślała na ten temat. To jakby dodatkowy element. Pierwsze takie szersze dyskusje były prowadzone w 1919 roku z biskupem Leutrojuszem, Włodzimierzem i Melchizedekiem. Melchizedek pochodzący notabene z Podlasia, prawda? Duchownie z nim między innymi jako wówczas związany z diecezją mińsko-turowską. Ze względu na chociażby to pochodzenie chciano dyskutować, ale nie mógł przybyć do Wilna, żeby podjąć dyskusję ze względu na działania wojenne. I wtedy tak naprawdę też mówiono o tym, że nie wiadomo, kto kogo ma wyznaczać, dlatego że chociażby ci dwaj pozostali biskupi powiedzieli, że no dobrze, ale pewne nominacje powinien dokonywać najprawdopodobniej metropolita kijowski, ponieważ jeszcze nie mamy ustabilizowanej sytuacji politycznej, niezależnie od tego, jak by to wyglądało. Pierwszy ustalony kształt, częściowo ustalony, tak naprawdę będzie zawarty w akcie prawnym, w tymczasowych przepisach o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego w 1922 roku, dlatego że on jednoznacznie będzie od strony państwa mówił, co może istnieć.
jakie diecezje mogą istnieć. Czyli, a to co prawda nie mówiono o diecezjach, mówiono o ośrodkach, w których mają się znajdować diecezje. Więc jest dieceza warszawsko-chełmska, z Warszawą, w Krzemieńcu stolica diecezji wołyńskiej, w Grodnie dla diecezji grodzieńskiej, w Nowogródku dla diecezji pińsko-nowogródzkiej. To jest oficjalnie obowiązująca terminologia. Ona też jest ważna z innych powodów, chociażby kiedy przeniesiemy się na zupełnie inny poziom, kiedy mówimy o samych proboszczach, dlatego że proboszczowie będą wypełniać funkcję administracyjną. Więc ze względu na prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, otrzymywane wynagrodzenie, te kwestie będą istotne z punktu widzenia prawa, choć będzie to element, no niestety, nadinterpretowany bardzo często i wykorzystywany w takich wewnętrznych dyskusjach. I tutaj jeszcze do 2022 roku otwiera się inny problem bardzo istotny, dlatego że okazuje się, że o ile w październiku 1920 roku generał Żelichowski dokonał zamachu i przejął kontrolę na terenie Litwy, to do momentu, kiedy Litwa Środkowa, tak zwana Litwa Środkowa, czyli do kwietnia 1922 roku nie zostanie wcielona w obszar państwa polskiego, nie wiadomo, kto ma prawo decydować o kształcie pod względem decyzjalnym. Czy jest to ciągle biskup wileński, za moment litewsko-kowieński, ponieważ formalnie dalej będzie uważał, że ma zwierzchnictwo, no, potem kiedy będzie wydalony z Polski w 23 roku i przeniesie się na Litwę, będzie uważał, że dalej ma zwierzchnictwo nad tym terenem, chociaż na terenie Litwy ówczesnej będzie tylko około 24 parafii. Ale ta kwestia była też również istotna z innego problemu, punktu widzenia państwa. Otóż okazało się, że tymczasowe przepisy nie rozciągają się na teren Litwy Środkowej. Więc w jaki sposób można unormować te kwestie? Co z diecezją wileńską w tym momencie należałoby zrobić? Nie był to jedyny przypadek takiej kwestii, dlatego że innym przypadkiem była kwestia zaboru pruskiego, który z punktu widzenia Ministerstwa Wydań Religijnych i Oświecenia Publicznego nie podlegał jego kontroli. Co mogło to rozwiązać? Jedynie ustawa. Na mocy konstytucji miała pojawić się ustawa. I problem polegał na tym, że przez całe 20 lat nie pojawiła się ustawa, która by uregulowała te kwestie, a przepisy tymczasowe były rozporządzeniem i wielu urzędników uważało, że nie należy ich wykonywać, ponieważ nie są aktem prawnym, są jedynie rozporządzeniem i nie obowiązuje na różnym obszarze. Chociaż z punktu widzenia cerkwi chodziło o jakiekolwiek w tym momencie uregulowanie samej kwestii. Więc tutaj mamy różnego rodzaju elementy, które pojawiają się w przypadku wytyczania granic parafialnych czy też diecezjalnych, bo one tutaj będą istotnym elementem. Odwoływano się z punktu widzenia cerkwi do warunkowań historyczno-prawnych, etnicznych, odwoływano się do kwestii granic administracyjnych. Zresztą metropolita Dionizy wielokrotnie pisał do Ministerstwa Wydań Religijnych, że chce dostosować strukturę administracyjną cerkwi do struktury politycznej, tak jak przy postanowieniach Trzeciego Soboru struktury administracyjne miałyby tutaj współgrać. Nawiązując do poprzedniego referatu, tylko powiem, że zasadą tworzenia takich struktur uznawano, że również jest to, że ponieważ diecezja jest małą cerkwią, samodzielną lokalnym kościołem, każda z nich ma posiadać też własny monaster. To był jeden ze sporów w kwestii dotyczącej chociażby diecezji pińsko-poleskiej czy poleskiej później. Ta kwestia pojawiła się w dyskusjach takich administracyjnych. No, przemieszczenie granic było rzeczą, było przedmiotem takich dyskusji. Od 24-25 roku synod ciągle wnioskował o to, żeby zmienić granice, choć w 25 roku uznano, skoro jeszcze władze nie zaakceptowały statutu wewnętrznego cerkwi, to zaczekajmy. No i czekano następne lata. Przez następne lata mniej więcej podział wyglądał w ten sposób. Przed decyzją wołyńska obejmowała województwo wołyńskie i dwa powiaty województwa poleskiego. Decyzja poleska pozostały powiaty województwa poleskiego i trzy nowogródzkiego. Diecezja wileńska, województwo wileńskie, dwa powiaty województwa nowogródzkiego. Grodzieńska, województwo białostockie, dwa powiaty województwa nowogródzkiego. Potem się jeszcze to zmieniło. Diecezja warszawska, pozostałe terytorium państwa polskiego.
No ale jak wiemy z punktu widzenia przepisów prawnych, tutaj ciągle istniał problem pod tym względem. W 1928 roku synod zaproponował, aby zmienić to. Nie ma to czekać na dalsze postanowienia, zmieńmy to. Tak, żeby województwo polskie było jedną decyzją, województwo wołyńskie było jedną decyzją, wileńskie było jedną, dodamy jeszcze trzy powiaty nowogródzkie, grodzieńskie było całe województwo białostockie, plus cztery powiaty województwa nowogródzkiego, warszawsko-chełmska w dotychczasowym składzie. Nie do końca to był rzeczywisty obraz, jaki miał się kształtować. Z kwestią nowogródzką problem polegał na tym, że to był taki kazus administracyjny. W historii administracji II Rzeczypospolitej było tak, że były dwa województwa, które przeszkadzały w tym systemie. To było nowogródzkie, które ciągle co parę lat chciało podzielić bądź zlikwidować, albo tarnopolskie. Identyczny problem tutaj istniał. Dlatego tutaj w różny sposób do tejże kwestii podchodzono. Oczywiście wszystko to przekładano na liczbę wiernych. Ilu jest wiernych? Ale jak patrzymy, jak wygląda oficjalnie statystyka, no to tam dokonywano też pewnej magii na tą statystykę. Ona nie odpowiadała często rzeczywistości i to wystarczy skonfrontować pewnym elementem. I teraz tak, ponieważ czas nasz też goni, prawda, a przeciąganie jako ostatniego referatu to nie jest najlepszą rzeczą, ale prędko tylko powiem o poszczególnych decyzjach. Mamy decyzję warszawsko-chełmską, która jak długo jest teoretycznie ukształtowana, ale tak naprawdę możemy mówić o niej, że ona po takim kształcie będzie funkcjonowała od 1922 roku. Skoro mamy do czynienia z decyzją warszawsko-chełmską, to pamiętajmy o tym, że do 1922 roku funkcjonuje decyzja chełmska. Ona również istnieje jako odrębna. Tylko, że mamy cały czas zastępców, którzy będą pełnić określoną funkcję sam sporem, biskupem Sergiuszem, prawda, który będzie istniał jako ten, który miał być zwierzchnikiem, prawda, z jego wydaleniem, potem następne problemy dotyczące chociażby przekazania metropolicie Jerzemu, etc. W decyzji warszawsko-chełmskiej jednym z podstawowych problemów była kwestia poszerzenia wpływów na inne terytoria. Czy tutaj pojawiła się kwestia Łemkowszczyzny w pierwszej kolejności i na moment też terenów województwa, terenów galicyjskich, tak powiedzmy, pozostałych trzech województw, choć głównie mówiono o województwach, województwie lwowskim. Łemkowszczyzna, od której stosunkowo intensywnie zaczyna się rozbudowa struktury parafialnej, nieuznawanej, przepraszam, ale ten aspekt był badany z dwóch stron, i przez cerkiew, i przez i władze administracyjne, działalność biskupa ostrogskiego Szymona Iwanowskiego, który aktywnie działał na tym terenie, została z aprobatą przyjęta przez władze administracyjne, bo widziały w tym też swój określony interes, ale w tym wszystkim chaosie, kiedy nie można było poszerzyć wpływów i rozbudować struktury parafialnej, a w roku 1928 uznawano, że istnieje co najmniej 29 placówek parafialnych na tym terenie, za moment w niektórych dokumentach cerkiewnych pojawia się, że ich jest więcej, że jest ich co najmniej 30, to władze cerkiewne wyszły w 1934 roku z propozycją utworzenia jeszcze jednej nowej decyzji, Małopolski. Ta propozycja została odrzucona, tak jak szereg innych elementów zostało również odrzucone. Tak jak w 1924 roku została odrzucona propozycja likwidacji diecezji grodzieńskiej, tak, żeby teren całego województwa białostockiego wszedł w granicę diecezji warszawskiej, a stolicę przenieść do Słonima, utworzyć decyzję nowogródzką, ponieważ to by sprzyjało polityce narodowościowej państwa w dużej mierze. Ten czynnik był brany pod uwagę. W przypadku decyzji oczywiście grodzieńskiej mamy tutaj kazus biskupa Włodzimierza, jego roli, którą będzie odgrywał. Decyzja nowogródzka była troszkę tą nieszczęśliwą decyzją, której każdy, ktoś, czy teren nowogródzki, czy poleski, chciał coś zabrać pod swoją kuratelę. Jednym z większych oczywiście problemów była decyzja wileńska. Formalnie 173 parafie, w praktyce to inaczej wyglądało. Jeśli zwrócimy uwagę na propozycje władz, to one zmierzały do tego, żeby w 23 roku liczbę parafii już ograniczyć w ten sposób, żeby
ówczesnych 122, jeszcze nie było 173, 122, tak naprawdę zostało tylko 45 parafii. Więc tutaj te ograniczenia były daleko idące. Z jednych ważniejszych decyzji była oczywiście decyzja wołyńska, której nie cały teren wchodził tak naprawdę w obszar wyłącznie, cały teren Wołynia wchodził w obszar wpływów decyzji wołyńskiej. Dlatego, że równocześnie pamiętajmy o tym, że metropolita warszawski jest zwierzchnikiem Ławry Poczajowskiej. Po 1934 roku wymyślono projekt poszerzenia i stworzenia jeszcze ósmego dekanatu w obszarze diecezji warszawsko-chełmskiej, tak zwanego ławrskiego. Miało to być 5 parafii znajdujących się na terenie Wołynia, Ławra i sąsiednie miejscowości i to miało podlegać bezpośrednio właśnie pod metropolitę Dionizego. To oczywiście było często związane z kwestią polityki narodowościowej. Ten element się pojawiał w przypadku próby przerzucania powiatów. Mianowicie dotyczyło to dwóch powiatów, sarneńskiego i koszyckiego. Co zrobić z tymi powiatami? Otóż formalnie należały one na początku do diecezji wołyńskiej, ale władze administracyjne uznały, że przynależność do tej diecezji powoduje, że one się ukrainizują. Trzeba je oddzielić i przyłączyć do diecezji poleskiej. Dwa lata później Sarneński powrócił, Koszycki pozostał, to było bodajże chyba 6 dekanatów. Przy okazji była kwestia sąsiednich gmin, które się pojawiały, łącznie związane z przesunięciami między innymi Suchopole, gmina, która została przyłączona do diecezji poleskiej. W 1928 roku mamy około 122 dekanatów. Tak oficjalnie władze mówią, 962 parafie. Tak według tych relacji oficjalnych to wyglądało. Propozycje zmiany terytorialne pojawiają się bardzo mocno w roku 1930, kiedy pojawia się koncepcja zwołania soboru lokalnego. I tam punkt szósty mówi o tym, że trzeba zastanowić się nad ustrojem terytorialnym kościoła, granice diecezji, dekanatów, parafii i filii. Problem polega na tym, że przez następne lata sobór nie jest zwołany. Kiedy w 1938 roku Kościół anglikański poskarżył się dyplomatom w Rzymie, że władze polskie nie pozwalają na zwołanie soboru powszechnego, lokalnego, no to tłumaczono, że no ale w którym z państw w ciągu 8 lat przygotowano lokalny sobór? Nie udało się w żadnym innym, więc nie dziwcie się, do 1940 roku na pewno nam się jeszcze nie uda zwołać soboru, ta kwestia nie zostanie uregulowana. Ale od 1938 roku rozpoczyna się znów ostry kurs w kierunku likwidacji parafii. To, co mamy na Chełmszczyźnie, to, co mamy na Wołyniu, prawda, ograniczanie wpływów. Pojawia się następny element, który też dalej jest istotny. W 1939 roku pojawia się propozycja zmiany granic w ogóle parafialnych na terenie województwa nowogródzkiego. Tam też miano od strony władz ograniczyć. W 1938 roku podejmuje się decyzję o zmianie granicy diecezji warszawsko-chełmskiej. Wtedy zdecydowano, że do diecezji warszawsko-chełmskiej zostanie przyłączony powiat bielsko-podlaski dzisiejszy, w szerszym wymiarze niż dzisiaj, prawda, bo to cały między Bugiem i Narwią obszar, powiat brzeski z województwa polskiego i powiat lubomelski i kowelski z województwa wołyńskiego. Władze chętnie to zaakceptowały. Z dniem 1 stycznia ta decyzja miała być poszerzona. Widziano oczywiście w tym elemencie pewien aspekt, ale na przykład wojewoda białostocki ostro protestował. Nie chciał pozwolić na zmianę decyzji, uważając, że nie można do tego dopuścić, dlatego że to jest niezgodne z prowadzoną polityką narodowościową i będzie zagrażało ukrainizacji tychże obszarów. Inne kwestie tutaj go niecierpliwiły tak naprawdę. 1938 rok ważny natomiast jest z innego też powodu, dlatego że mamy drugi akt prawny, znów nie uchwała, że nie ustawa, tylko dekret. Nie wiadomo co tak naprawdę, to nie jest element demokratycznego systemu prawnego, tak, jeśli mówimy o dekretach z mocą ustaw. On się pojawia i tam są w zasadzie
5 artykułów, które dotyczy bezpośrednio kwestii tak związanych z kwestiami administracyjnymi. Ale ja pozwolę sobie zacytować tylko jeden, zbliżając się do końca. Artykuł 83. W ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie dekretu niniejszego Sobór Biskupów ustalił liczbę oraz granice terytorialne diecezji, dekanatów i parafii. Ustalenie to wymaga zgody Ministerstwa Wydań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Inaczej mówiąc, w 1940 roku miałyby się pojawić najpóźniej nowe granice diecezji. Tylko ciągle nie było ustawy. Ciągle nie było ustawy i ten dekret tak naprawdę pod tym względem nie był istotny. I teraz już wnioski końcowe, zdecydowanie wnioski końcowe. Przez cały okres międzywojenny nie udało się wypracować nowych struktur podziału administracyjnego Kościoła prawosławnego w Polsce. A przyczyn było kilka. Po pierwsze, niestabilność granic administracyjnych, bo ja mówię o granicach kościelnych, ale tak naprawdę jeśli mówimy o gminach, o kształcie województw, mamy ciągłe przesuwanie i dyskusje o tym, jak to ma wyglądać. Przez całe 20 lat nie wypracowano modelu, czy ma być Warszawa, czy województwem, czy innym obszarem i ciągle pozostawał komisarz zarządzający tymże obszarem. Po drugie, nie uregulowano kwestii ustawowo, dlatego że to miałoby się przekładać na kwestie ustawowe. Po trzecie, ingerencja władz państwowych, które no, zmiany administracyjne często uzależniały od swojej polityki narodowościowej czy też wyznaniowej. I na inny element, to pamiętajmy, że mówimy tylko o 20 latach. To jest krótki okres czasu, jak cała epoka, więc w ciągu 20 lat wielu kwestii jeszcze nie można było prędko uregulować, tym bardziej, że kwestia granicy państwowej została uregulowana stosunkowo późno. Po trzecie, ze strony Kościoła prawosławnego też często brakowało pewnej określonej koncepcji, w jaki sposób ma funkcjonować obszar zarządzany przez Kościół. Dlatego, że w latach 20. toczono dyskusje, czy ten podział jest stałym, czy też nie stałym podziałem, jak do tej kwestii podejść. Potem była dyskusja o to, jak z zewnątrz będziemy traktowani i spory, które istnieją. Chociażby to, że poza granicami państwa polskiego są biskupi, którzy formalnie nazywają się zwierzchnikami określonych diecezji. Tutaj chciano zrobić tak, żeby było zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym, że nie było określonych żadnych sporów. Wniosek jest jeden. Przez 20 lat nie wypracowano jednej struktury. Nie można jej było wypracować, dlatego że pozycja Kościoła mniejszościowego stawiała jego w charakterze petenta wobec władzy i musiał się Kościół często godzić na to, co decydowało w danym przypadku władza ministerstwa, ale przy braku ustawy nawet ministerstwo nie było w stanie poradzić z wieloma problemami. Dziękuję bardzo. Thank you.